Zuzanny Donat Kasiurek. Wicemarszałek województwa opolskiego z ramienia mniejszości niemieckiej. Jest tu ze mną również wicemarszałek Szymon Ogładza z Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy tu z Państwem, aby okazać solidarność z Ukrainą. Wir sind solidarisch mit der Ukraine. Pokazywaliśmy, okazali nam Państwo wsparcie jako mniejszości przeciw dyskryminacji. I dziękowałam wtedy, że pokazaliśmy, że jesteśmy wspólnotą. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby okazać wspólnotę i pokazać, że inność jest wartością, że wszyscy w naszym regionie mamy prawo żyć i rozwijać się. Wspieramy obywateli Ukrainy w walce o ich prawo do samostanowienia. Wolność jest im dana i im się należy. Jesteśmy tu po to, by zaprotestować przeciwko wojnie, którą wypowiedział Putin nie tylko Ukrainie, ale i całemu światu demokracji, całemu światu kultury zachodniej, której my jesteśmy przedstawicielami. Dziękuję za to, że spotykamy się tutaj. Będziemy razem protestować przeciwko wojnie. Będziemy domagać się wprowadzenia sankcji dla rządu rosyjskiego. Sankcji gospodarczych, sankcji kulturalnych, sankcji finansowych. Będziemy żądać odcięcia Rosji od źródeł finansowania, od współpracy z krajami Zachodu. Solidarni z Ukrainą będziemy wspierać, będziemy modlić się wspólnie za to, aby wojna się skończyła, aby wrócił pokój.